Od lat w Bolesławcu organizowane są zaduszki bluesowe, ale zaduszek jazzowych nie było tu od bardzo dawna. Postanowił to zmienić Mirosław Kuc, który wraz z muzykami z Bolesławca przygotował koncert jazzowy. Są w Bolesławcu osoby, które lubią grać jazz, tylko nie mają możliwości. I to młodzi ludzie, którzy studiują gdzieś na akademiach jazzowych. I się z nimi dogadałem i oni biorą udział właśnie w tych zaduszkach jazzowych. Także jest to pierwszy raz po tylu latach. Jednym z tych, którzy lubią jazz, jest Łukasz Rogacki, który gra na trąbce. Na co dzień Łukasz studiuje na kierunku jazz i muzyka estradowa w Nysie. Jak ci się gra w towarzystwie właśnie pana Mirka? Świetnie. Okazało się, że bardzo się zgraliśmy ze sobą i na próbę po prostu to była sama przyjemność, jak przygotowywaliśmy się do tego koncertu, więc myślę, że koncert będzie na pewno też udany. I rzeczywiście był udany. Wątpliwości co do tego nie mieli też ci, którzy w piątkowy wieczór licznie przybyli na koncert do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, który to na potrzeby koncertu przearanżował wystrój na pierwszym piętrze budynku. Okazuje się, że stal, szkło można ocieplić światłem, można wprowadzić piękny, jesienny, wspaniały klimat do tego, żeby posłuchać jazzu w wykonaniu kilkorga muzyków, młodych muzyków pod kierunkiem Mirosława Kuca. Jazzowe zaduszki poświęcone były takim muzykom jak Miles Davis, Duke Ellington czy Charlie Parker. W koncercie zagrali także na gitarze basowej Marcin Sarkowicz, na perkusji Kacper Będkowski, na gitarze Wojciech Andrzejewski, a śpiewała Anna Lijewska. Na scenie zaprezentowały się także uczennice Mirosława Kuca, Zofia Kołodziej, Małgorzata Fraś i Jagoda Krzan. Each day is Valentine's Day. Each day is Valentine's Day. Mirosław Kuc już od kilku lat odkrywa talenty zdolnych bolesławian. To właśnie dzięki niemu wielu chwyciło za gitary, a ci, którzy trwają w swoich muzycznych postanowieniach i robią postępy, mają okazję koncertować z muzykiem.